Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Galerii Sztuki Współczesnej, gdzie 4 grudnia miała odbyć się wystawa WordPress Photo. Już trwałyby przygotowania, ale na chwilę obecną, jak widać, jest wystawa pod hasłem Pustka lub Krzyk Rozpaczy, bo ściany są zupełnie puste, a wszystko przez pandemię. Naszym dzisiejszym gościem jest pani dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej, pani Anna Filipczyk. Witam serdecznie. No i nie udało się na razie nic zrobić. Wystawa nie przyjechała do nas z Amsterdamu, gdzie się obecnie znajduje, ale czy jest szansa, że ona się pojawi w późniejszym terminie? Tak, ciągle liczymy na to i ciągle w taki sposób prowadzimy rozmowy z Fundacją WordPress Photo, żeby pokazać Opolaną tę wystawę. Oczywiście pandemia spowodowała taką sytuację, że nie jesteśmy w stanie zupełnie rozmawiać o konkretnym terminie, co jest, no, wydaje mi się, jakąś szaloną zupełnie historią w ustalaniu planów wystaw, bo pracuję już dość długo z wystawami i nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby rozmawiać o ustalaniu planu wystawy, co do której nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy będziemy ją mogli otworzyć. A tutaj, jak wiemy, ta sytuacja od nas nie zależy. Nasze luźne ustalenia z Fundacją WordPress Photo zamykają się w stwierdzeniu, że chcielibyśmy pokazać tę wystawę w pierwszym kwartale 2021 roku. No właśnie, ale ta wystawa WordPress Photo to jest wystawa, która podróżuje po świecie, po różnych miejscach. Czy jest to ułożone w jakiś sposób cykliczny, gdzie są zaplanowane terminy i w związku z tym ona nie przeskoczy na inne miejsce, tylko będzie na nas czekać w tym Amsterdamie? W tym roku ta sytuacja się kompletnie zmieniła. Jest też taka sprawa, to już obserwujemy od kilku lat, a w tym roku to się powtarza. Opole już po raz drugi będzie jedynym miastem w Polsce, gdzie ta wystawa będzie pokazywana, więc tych miejsc jest trochę jakby mniej. Jest też sytuacja bardzo dynamiczna i wiele miejsc nie decydują się na pokazywanie tej wystawy. Paradoksalnie to jest trochę lepiej dla nas, bo sama wystawa jest luźniejsza i ma jakby większe możliwości manewru, więc stąd ta obietnica, że jeśli się zgłosimy i powiemy, w Polsce można już otworzyć galerię, bo właściwie to jest nasze ograniczenie w tej chwili. Nie możemy pokazać wystawy z powodu rozporządzeń, z powodu ograniczeń narzuconych przez rząd polski, bo z tego powodu jesteśmy zamknięci. Więc jeśli powiemy, w Polsce można już otwierać galerię, możemy pokazywać wystawy, to wtedy mamy zapewnienie, że wystawa będzie mogła do nas przyjechać, że na nas czeka. To jest takie dla mnie bardzo symboliczne, bo wystawa WordPress Photo to są zazwyczaj zdjęcia pokazujące prawdziwe życie. I cierpienia, i smutki, i radości, naturę, wojny. Jest tu wszystko, całe prawdziwe życie. Jak w tym czasie, kiedy jakby zmienia się wszystko i wchodzimy jakby w wirtualną rzeczywistość, jak pani widzi przyszłość galerii sztuki i takiej sztuki namacalnej, jaką jest na przykład wystawa WordPress Photo? Ja muszę powiedzieć, że my już od kilku miesięcy żyjemy albo w takiej formie hybrydowej, albo już wręcz od paru tygodni w formie wyłącznie online'owej. W zeszłym tygodniu pokazaliśmy już na naszej stronie program naszej aktywności w sieci do końca roku. Za chwilę będziemy opracowywać tę aktywność dalej. Ale wszyscy, i my, którzy tu pracujemy, i wszyscy nasi potencjalni odbiorcy, z którymi się kontaktujemy, nasi przyjaciele, wszyscy mówią o tym, że ciągle jednak potrzebujemy żywego kontaktu. Mamy taką świadomość, że ten kontakt online'owy jest takim kontaktem zastępczym. No właśnie, ale to jest jakby trochę wygląda jak nasza przyszłość, czyli że wszystko niestety może przenieść się w ten wirtualny świat. Czy myśli pani, że te nowe pokolenia, bo starsze pokolenia na pewno potrzebują prawdziwej sztuki namacalnej, czy te nowe pokolenia jednak będą potrzebowały takich wystaw i tego prawdziwego kontaktu ze sztuką? Ja jestem przekonana, że tak. Człowiek się nie zmienia tak szybko, jak postępuje rozwój technologiczny i rozwój cywilizacyjny. Człowiek potrzebuje takich rzeczy, których potrzebował przez wiele lat i myślę, że to będzie niezmienna potrzeba. Potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem, potrzebuje opowieści, potrzebuje dotyku, smaku, zapachu. To są te wszystkie elementy, których wirtualna rzeczywistość nie jest w stanie póki co zapewnić. A nawet jeśli zapewni, to będzie to inne niż w rzeczywistości, inne niż namacalnie. Więc wydaje mi się, ja tutaj wierzę jednak w to, że wirtualna rzeczywistość jest pewnego rodzaju czy dodatkiem, czy ułatwieniem, ale nie może zastąpić wszystkiego, co nas otacza.
A proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja w tej chwili ogólnie z wystawami? Co to oznacza dla artystów? No bo akurat Galeria Sztuki Współczesnej, ale wszystkie inne galerie w miarę dynamicznie zmieniały te swoje wystawy. Wielu artystów zazwyczaj przychodziło prezentować swoje prace. W tej chwili to wszystko przez pandemię jest poprzesuwane, poanulowane. I czy artyści dają sobie z tym radę, czy też tworzą bardziej w sieci, żeby jakoś funkcjonować? Czy ma Pani już jakieś plany na kolejne wystawy po WordPress Photo, że są chętni ci artyści, chcą pokazywać swoje dzieło? Oczywiście, myśmy musieli, niezależnie od sytuacji, jaka się dzieje, musieliśmy sobie ustawić program wystaw na przyszły rok i taki program jest opracowany, tych wystaw realnych tutaj w tej przestrzeni, zarówno w głównych salach, jak i w galerii Aneks. Zresztą cieszymy się bardzo, że mamy galerię Aneks, bo to jest nasza taka przestrzeń, która co prawda jest zamknięta, ale ona działa troszkę jak witryna sklepowa. I ludzie, którzy przechodzą tutaj tym pasażem, mogą sobie przynajmniej troszkę podejrzeć na żywo, co się tam dzieje. W tej chwili tam są jeszcze dyplomy liceum plastycznego cały czas pokazywane. Więc ten program oczywiście musieliśmy opracować, ale ten program jest żywy. On się przesuwa cały czas. Właśnie dzisiaj rano już dokonywaliśmy kolejnych przesunięć. Zupełnie już wykreśliliśmy wystawę, która była planowana na styczeń, marzec, bo wiemy, że to przesunięcie będzie już tak duże, że w to miejsce, jeśli cokolwiek wejdzie, to wejdzie tam WordPress Photo. I oczywiście myślę, że jeszcze wielokrotnie w ciągu tego roku ten plan się będzie zmieniał. Chcemy też, żeby chociaż częściowo ta nasza aktywność wystawowa trafiła do internetu i chcemy, żeby nasz Instagram był taką naszą trzecią salą wystawową. Dlatego na naszej stronie... A nie boi się Pani, że to zabierze gdzieś tych potencjalnych ludzi, którzy odwiedzają galerię na żywo? Ja przyznam, że ja się nie boję o tych odwiedzających na żywo, bo ja widziałam, co się działo. Jeszcze nie pracowałam w galerii wtedy, pracowałam w muzeum jeszcze, więc też jakby w takiej instytucji, która organizuje wystawy i spotkania i która żyje w kontakcie stałym ze zwiedzającymi. I widziałam, co się działo przy tym pierwszym odmrożeniu na początku czerwca, jak ludzie, mimo że były ograniczenia, mimo że mogliśmy wpuszczać tylko po 10 osób, że trzeba się było dezynfekować, ubierać maski, to jednak ludzie stali, przychodzili i mówili, jak się cieszymy, że możemy z powrotem do Was wrócić. Także tego się nie boję. Natomiast chcielibyśmy też, żeby artyści mieli takie miejsce i tutaj stąd nasza propozycja dla artystów, żeby przesyłali nam swoje zdjęcia swoich prac czy swoje propozycje. Chcielibyśmy też być taką instytucją, która trochę łapie ten czas, który się dzieje, bo to jest nadzwyczajny czas i artyści to jest taka grupa społeczna, która bardzo dobrze może go zapisać jakoś w swój sposób, korzystając ze swojej wrażliwości. Więc stąd też nasz projekt instagramowy o tej niekończącej się teraźniejszości, bo tak on się nazywa, gdzie zapraszamy artystów. Mam nadzieję, że w grudniu będziemy mogli pokazać pierwsze rezultaty tego naszego zaproszenia, żeby pokazali nam, co robią teraz, jak wygląda ich twórczość teraz. Czy to jest jakieś zupełnie depresyjne miejsce? No, wiele się już mówi o tym, że sytuacja artystów jest bardzo zła. Bo rzeczywiście to są osoby, które bardziej niż przeciętny człowiek żyją z tego, że kontaktują się z publicznością. Ich jakby całe życie zawodowe i całe powodzenie w bardzo wielkiej mierze od tego zależy. Także tu rzeczywiście jest ten moment, kiedy trzeba ich w jakiś sposób wesprzeć i myślę, że pokazanie ich też będzie pewnego rodzaju formą takiego wsparcia. Jeszcze mam jedno pytanie, bo tutaj mam katalogi z ubiegłych lat przedstawiające prace z wystawy WordPress Photo. I czy w związku z pandemią to takie katalogi, jeśli ktoś będzie chciał zabrać sobie kawałek tej wystawy do domu, też będą wydawane? Czy w tym względzie nic się nie zmieniło i będzie to możliwe dla odwiedzających, żeby nabyć taki katalog? Też jeszcze tego do końca nie wiemy, bo tutaj wszystko jest bardzo płynne. Na pewno będziemy się starali znowu w tej formule wirtualnej pokazywać sporo zdjęć. Mam nadzieję, że katalogi będą dostępne. Tutaj cała ta historia jakby obrotu rzeczami zupełnie nam się zmienia, prawda? Dotykania z przyczyn jakichś epidemiologicznych i tak dalej, ale mam nadzieję, że ten moment, kiedy uda nam się już pokazać wystawę, bo ciągle na to liczymy, to będzie już ten moment, kiedy te warunki sanitarne będą na tyle opanowane, że będziemy mogli rzeczywiście do takiej formuły powrócić. Czyli nie wiemy dokładnie kiedy, ale zapraszamy wstępnie po nowym roku
już do galerii na, miejmy nadzieję, wystawę WordPress Photo, która pewnie będzie na początku, na otwarcie jakby galerii po tych trudnych czasach, tak zakładam. Tak, możemy z całą pewnością powiedzieć, że będzie to pierwsza wystawa, którą pokażemy Państwu, kiedy tylko będziemy mogli otworzyć galerię. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi Państwa gościem była dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej, pani Joanna Filipczyk. I zapraszamy jak najszybciej się da do Galerii Sztuki Współczesnej na wystawę WordPress Photo, która będzie prawdopodobnie po nowym roku.